Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie! Adwent rozpoczyna się wezwaniem Chrystusa do czuwania. Chrześcijanie są społecznością ludzi czuwających i oczekujących nadejścia swego Pana. Pięknie wyraża to wołanie Kościoła zapisane w Księdze Apokalipsy świętego Jana. Maranatha, przyjdź Panie Jezu. To wezwanie powraca w liturgii słowa co roku na początku nowego roku liturgicznego. Jednakże w błędzie byłby ten, kto sądziłby, że to wezwanie jest aktualne tylko w Adwencie. Przez cały rok, przez całe nasze życie winniśmy odrzucić ospałość, zniechęcenie i lenistwo. Wezwanie Chrystusa rozbrzmiewa na początku nowego roku liturgicznego, ale tym wezwaniem powinniśmy żyć przez cały rok, ponieważ chrześcijanin to człowiek czuwający i oczekujący swego Pana. Czy jestem człowiekiem czuwania? Czy wyczekuję powtórnego nadejścia Chrystusa? Czuwanie jest jednym ze znaków miłości. Każda kochająca matka czuwa przy łóżku chorego dziecka. Każdy kochający małżonek wyczekuje powrotu swojej żony. Kto kocha, ten czuwa. Czy swoją postawą wyrażam miłość względem Jezusa?